Fajnie, że to wszystko wyszło w takich kuluarach, że tak powiem, zaciętych, jak dwa pierwsze sety, można powiedzieć, mieliśmy pod kontrolą, co też nie zmienia faktu, że wygraliśmy je tam do 20 paru. To na pewno takie mecze lepiej smakują po i lepiej się siedzi w szatni, lepiej się na pewno je kolację i bardzo się cieszymy, że wywozimy z tego trudnego terenu 3 punkty. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, że drużyna, która dobrze serwuje, która ma momenty, gdzie gra najlepiej, gdzie grają bardzo dobrze, że nie można ich ugryźć i ciężko zahaczyć, tak powiem, w ataku, blokują. Blokowali dzisiaj, uważam, bardzo, bardzo dobrze, dotykali nas, zapomnieli nas. Mieliśmy swoje problemy, cieszymy się, że wychodzimy obronną ręką i wywozimy stąd 3 punkty. Tak jak mówię, sezonowi nierówny, nowa drużyna, nowy sztab, dużo się, że tak powiem, rzeczy podało, zgrało i na pewno fajnie, że mamy taką szatnię, każdy, że tak powiem, podpala każdego, a taka fajna maksymalka schodzi po głowie, która jest, można powiedzieć, odzwierciedleniem tego, co u nas się dzieje w szatni, żeby zapalać innych, co jemu trzeba płonąć i bardzo fajnie, że tak powiem, to funkcjonuje, jak komuś coś nie idzie i inni go podnoszą. Jak mamy dobry moment, jak wszyscy gramy super, to jest impreza na boisku, bawimy się tą siatkówką, gramy na punkty, ale przede wszystkim jesteśmy mega szczęściarzami, że możemy uprawiać ten piękny sport i jesteśmy po prostu szczęśliwi, że gramy w siatkówkę. Cieszymy się bardzo z tego. Ja, tak szczerze powiedziawszy, nie żyję historią. Tamten sezon mnie nie interesuje. To, co jest przed nami, to jest kluczowe. I my myślimy o każdej piłce następnej, o każdym następnym meczu i dlatego tak dobrze się moja drużyna bawi na boisku. I tyle w tym temacie. Gramy dobrze, mamy 10 punktów, cieszymy się z tego bardzo, ale trzeba być cały czas czujnym i codziennie pracować po to, żeby być lepszym. No jak zobaczymy, kto dzisiaj wyszedł w szóstce. Jankowski Konrad 20 lat, Michał Gierżo 21, Zerba 23, Wasim Bentara 26. Mamy bardzo młody zespół i na pewno ten zespół będzie miał młody zespół i też młody sztab. I na pewno wszyscy będziemy mieli kryzysy i kłopoty w trakcie sezonu, ale kluczowe jest to, żeby jak najszybciej z tych kryzysów i kłopotów wychodzić. I na razie nam się to udaje, ale naprawdę jestem pod wrażeniem pracy, którą zespół wykonuje każdego dnia. Jak się bawią na siatkówką, nie chcą wychodzić z sali, muszę czasami ich wyrzucać, więc z tego jestem bardzo dumny, że mamy 3 zwycięstwa, nic przez przypadek się nie dzieje. Rzeczywiście weszliśmy znowu w to spotkanie nie do końca z taką energią, jak sobie wyobrażaliśmy, ale z drugiej strony trzeba też oddać to, że zespół z Nysy dobrze przyjmował, zagraliśmy kilka dobrych zagrywek, a jak się okazało, to nie przynosiło nam punktów. Później te zmiany, korekta składu, no pojawiło się ożywienie i myślę, że to było jakby główną przyczyną tego, że zaczęliśmy równie grać z Nysą i niewiele brakowało, żeby rzeczywiście tiebreak rozstrzygał to spotkanie. Mamy świadomość tego, że każdy punkt musimy wyszarpać, każdego seta musimy wyszarpać i tak to będzie. Ja mam wrażenie, że dzisiaj fragmenty gry były naprawdę bardzo dobre, no ale chodzi o to, żeby złapać tą stabilizację i to nie tylko w meczach, w których no, zespoły są gdzieś tam blisko siebie, tylko ta liga jest taka, że trzeba szukać punktów w każdym spotkaniu.